Rzeczywiście w roku 2019 ponad 12 milionów złotych na inwestycje. Mieszkańcy przede wszystkim będą mogli się spodziewać tego, co było w poprzednich latach, czyli w dużej mierze te środki są przeznaczone na inwestycje drogowe. Oglądają Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń stycznia w gminie Więcbork. Justyna Janik, witam Państwa w telewizji regionalnej Kraina TV. A dziś w programie będziemy mówić jeszcze. Wiązanki kwiatów składa wojewoda kujawsko-pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz. O obchodach 99. rocznicy przyłączenia Więcborka do Polski. O zakończonej budowie ulicy Stary Rynek w Więcborku. Zaśpiewamy kolędy z Maciejem Miecznikowskim. Gloria, 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 sprawdzimy, czy burmistrz zdradził nazwiska tegorocznych laureatów Balu Sportu i Kultury. Zaczynamy jednak od finansów i nowego budżetu gminy Więcbork na 2019 rok. Zapisano w nim 12,5 miliona złotych na inwestycje, które będą przebiegać pod hasłem drogi, drogi i jeszcze raz kanalizacja. To jednak nie wszystko. Mieszkańcy przede wszystkim będą mogli się spodziewać tego, co było w poprzednich latach, czyli w dużej mierze te środki są przeznaczone na inwestycje drogowe, bo prawie 4 miliony złotych zarządem dróg powiatowych. Kolejny już myślę ostatni etap drogi relacji Sypniewo-Bożyszkowo, jak również drogę gminną w Runowie Krajeńskim. Zabartowo-Puszcza jest to kilometrowy odcinek, już ostatni tego typu odcinek w nawierzchni bitumicznej. Rozpoczynamy również budowę drogi z kostki polbrukowej w Pęperzynie 2. Będzie, myślę, to pierwszy etap tej inwestycji, jak również ulica Runowska w Wituni, od wielu lat już oczekiwana. Oczywiście również ulice w samym Więcborku. Jesteśmy na etapie przejmowania ulicy Dworcowej. Ta procedura trwała już ponad 4 lata. Chcemy rozpocząć remont tej ulicy, jak również kolejny etap ulicy Słonecznej w Więcborku, jak również ulicy Strzeleckiej, ale również chcemy zrealizować ulicę Wojska Polskiego, gdzie mamy do pobudowania kanalizację deszczową, jak również nową nawierzchnię do skrzyżowania z ulicą Szlaku Bursztynowego. Ponad 6 milionów złotych to wartość kanalizacji sanitarnej, zarówno w Więcborku, jak również w Runowie Krajeńskim. Będziemy ogłaszali przetarg. Mam nadzieję, że zgłoszą się zainteresowane podmioty dotyczące wykonawstwa. Natomiast sama inwestycja przewiduje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w Więcborku na części ulicy Wyzwolenia oraz ulicy 28 stycznia, jak również budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Runowo-Krajeńskie, plus modernizacja stacji uzdatniania wody. No i panie burmistrzu, i następny temat to molo. Ta decyzja została podjęta i to molo też powstanie. Tak, rzeczywiście po zmianach budżetowych, po pozytywnej decyzji radnych Rady Miejskiej w Więcborku, gdzie musieliśmy zwiększyć budżet na wykonanie tej inwestycji o prawie o 170 tysięcy złotych, będzie możliwość zrealizowania tej inwestycji. Jestem przekonany, że nikt tego już w tej chwili taniej nie wykona. W naszym programie, w moim programie wyborczym na tą kadencję również molo było wpisane, dlatego podjęliśmy decyzję odnośnie realizacji tej inwestycji. Budowa jednych ulic i dróg niedługo się zacznie. Ale przecież niektórych właśnie się skończyła. Odnotujmy, że przełom roku 18 i 19 to zakończenie budowy ulicy Stary Rynek w Więcborku. Zakup materiałów kosztował 140 tysięcy złotych, a prace zostały wykonane we własnym zakresie. Został wykonany nowy ciąg jezdny, jak również zostały pobudowane chodniki,
oraz miejsca parkingowe, których wiadomo, że w mieście naprawdę trudno szukać, dlatego każde nowe miejsce parkingowe jest bardzo potrzebne. Przede wszystkim ta inwestycja usprawni komunikację w tej części miasta, ale również poprawi estetykę, ponieważ to miejsce no, było od wielu, wielu lat, można powiedzieć, zapomniane i zaniedbane. Myślę, że nasi mieszkańcy docenią to, zresztą wielokrotnie monitorowali o to, aby wykonać inwestycje również w tej części miasta. Rocznicy włączenia Więcborka w granice Rzeczypospolitej flagę państwową na maszt podnieść. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Jednak nasi mieszkańcy na wolność musieli poczekać jeszcze 14 miesięcy. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, samorządowi Więcborka za wszystkie rzeczy, które czyni dla ojczyzny, dla województwa, dla regionu. Wspominam bardzo uroczyste również uroczystości 11 listopada, 3 maja i cześć i chwała bohaterom. Dla uczczenia 99. rocznicy powrotu miasta Więcbork do granic Rzeczypospolitej, salwa honorowa! Dzisiaj wyjątkowo państwo, tak pięknie, ja muszę pochwalić, bo rzeczywiście takie talenty chyba bym wziął was chętnie w trasę i pojechał gdzieś w Polskę, bo z takim chórem to naprawdę można by było coś dużo zdziałać w Polsce. Tak, tuż po zejściu ze sceny mówił w rozmowie z telewizją regionalną Krajna TV Maciej Miecznikowski, który przez ponad godzinę czarował i zaczarował więcborską publiczność anegdotami, wspólnym śpiewem, kolędami i przede wszystkim głosem, którego chyba niewielu się spodziewało. Po koncercie noworocznym, koncert kolęd w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego, to już drugie warte zauważenia wydarzenie muzyczne w tym roku w Więcborku. Ja lubię grać kolędy, bo to są właśnie takie spotkania przy wspólnym śpiewie, co zresztą zawsze mnie odpowiadało. Ja zawsze staram się na koncertach, przez całe swoje, bo już mam 30-lecie pracy niedługo, zawsze starałem się wciągać do zabawy publiczność, zawsze starałem się z nimi coś pośpiewać. A kolędy i pieśni patriotyczne, w zeszłym roku też jeździliśmy sporo z takimi koncertami patriotycznymi, to jest wspaniały materiał, żeby właśnie wspólnie, tym bardziej, że myśmy mieli dzisiaj, państwo pewnie tam zobaczycie, taki ekran ze słowami, więc nie ma problemu, można naprawdę. A śpiew, to też zawsze mówię na koncertach, wspaniale na nas działa, odstresowuje, obniża ciśnienie, no po prostu wspaniale, także trzeba śpiewać jak najwięcej. Ja starałem się nie zmieniać linii melodycznych. Te linie melodyczne zawsze zostawiam takie, są troszkę, zmieniłem aranże, one są takie bardziej bujane, takie, no przecież jestem z zespołu rozrywkowego Leszcze. Śpiewania dosyć mamy, kończ już cię, błagamy. Jest rekord Guinnessa, więc Bogu Panu, mamy go!
Proszę Państwa, bo już niedługo 20-lecie zespołu Leszczy, także będziemy jeździli po kraju. Przyjdźcie na koncerty, przyjdźcie się przywitać, że jesteście z Krajna TV, ja Was ugoszczę. Maciej Miecznikowski, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, trzymajcie się, miłego oglądania. A w związku z tym, że czas mamy niezwykły, bo rozśpiewany i karnawałowy, mamy jeszcze na sam koniec zaproszenie na największą imprezę w gminie Więcbork. Chodzi oczywiście o Bal Sportu i Kultury, który po kilku latach niebytu powraca już na stałe do kalendarza corocznych imprez w Więcborku. Pytaliśmy burmistrza, czy jeszcze przed balem zdradzi, kto otrzyma rycerza za działalność w sporcie i kulturze. Ja już tą decyzję mogę powiedzieć, że w głowie mam, natomiast chciałbym, żeby ona pozostała jeszcze tylko w mojej wiedzy. Natomiast mogę uchylić rąbka tajemnicy, że będą zarówno statuetki rycerza w dziedzinie kultury za całokształt, jak również osiągnięcia w roku 2018. Podobnie będzie w dziedzinie sportu, również będzie statuetka rycerza za osiągnięcia 2018 roku, jak również za całokształt, będzie również wyróżnienie. To było podsumowanie najważniejszych wydarzeń stycznia w gminie Więcbork. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie Krajna TV.